Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku, tak jak prosiliście, porównanie Jordan 38 i Nike LeBron 21, czyli porównanie dla ludzi, którzy muszą kupić coś od Swoosha, bo wielkie korporacje powiedziały mu, że wszystko co stamtąd jest najlepsze. No cóż, tak nie zawsze bywa, ale specjalnie dla moich widzów. Proszę bardzo. Ale zanim przejdziemy jeszcze do samego odcinka, pamiętajcie zostawić subskrypcję na tym kanale, ponieważ jest mi wtedy bardzo miło i są konkursy, w których możecie na przykład wygrać, jak kolega wygrał LeBrony NXT AMPD. Białe całe. Taki jego był wybór. Takie dostał. Pozdrawiam kolegę. I dodatkowo pamiętajcie polubić ten film, bo robię takie porównania dla was na waszą prośbę, więc jedziemy. Wiem, że film miał być odcinkiem w czwartek, ale niestety, no jak mówiłem, problemy logistyczne i pojawia się dopiero dzisiaj. Pierwsza kategoria, cena do sztosa. Jeśli chodzi o cenę, to tu jest bardzo wysoka, tu jest tragicznie wysoka, więc tutaj już powinien mieć sam punkt za to. A dodatkowo jeśli chodzi o design, nie do końca trafiają do mnie LeBrony 21. Nie wiem, co z nimi jest nie tak, ale... no nie siedzi mi, to są... Nie no, 19 LeBrony były brzydsze, ale poza 19-kami to jedne z brzydszych LeBronów od dawna. Dla mnie, w mojej opinii. Te Jordany całkiem znośne. Uważam, że w porównaniu do ostatnich 37, no to są przepiękne. 36, no 36 lubiłem bardzo. 36 bardzo lubiłem, to nie mogę powiedzieć, bo to były moje... jedne z ulubieńszych butów w tamtym okresie, 2 lata temu, więc no, ale te no, są takie okej, okay, są spoko, nic wybitnego, są spoko. Ale no za różnicę ceny punkcik leci tutaj i mamy już 1 do 0. Kolejna kategoria, amortyzacja. Jeśli chodzi o amortyzację, w mojej opinii zdecydowanie LeBron. Nie uważam żadnych butów z jakąś giga amortyzacji, mimo że mają poduszki. Są to amortyzacje porządne, ale prawdopodobnie przez konstrukcję podeszwy zewnętrznej i przez samą konstrukcję buta dla mnie bardziej odpowiednia jest amortyzacja w LeBronach 21. I oczywiście podkreślam, tu nie jest zła amortyzacja, po prostu LeBrony to wygrywają i jest 1 do 1. Kolejną kategorią, jeśli była amortyzacja, to wypadało, żeby była trakcja. Jeśli chodzi o trakcję, szczerze powiedziawszy, oba buty z gumą transparentną, więc nie ma tutaj różnicy, a jak wiemy, świat nie jest fanem gumy transparentnej w Nike, ich mieszanka gumy transparentnej jest przeciętna, to mocne stwierdzenie, bo słaba to nie, bo słaba to była w Dejmach 6, tam to była tragiczna, a tutaj jest przeciętna, ale... lepiej kleją LeBrony 21 i im dam ten punkcik i będzie już 2 do 1. Czwartą, kolejną kategorią będzie wygoda. Jeśli chodzi o wygodę, tutaj tak naprawdę nie za bardzo mogę się doczepić do żadnych butów, ale jest jeden aspekt, który dla mnie jest dość ważny, czyli LeBrony 21 podczas paru gier podrażniły mi Achillesa, co uważam za dość słabe. I nie mogę im dać punktów za wygodę, chociaż ogólnie wydają mi się wygodniejsze, ale przez to, że podrażniają Achillesa, to nie dostaną tego punktu i będzie 2 do 2. I ostatnia kategoria, ochrona rozklekotanych stawów. No i tak, mieliśmy amortyzację, trakcję, tutaj wygrały lockdown stopy. Powiem szczerze, tutaj jakby wymienić te sznurówki, to byłby lepszy. Tutaj w tych basicowych sznurowadłach ich jest bardzo dobry, no te sznurowadła to jest jakiś kretynizm, naprawdę. To się w ogóle nie trzyma, to jest idiotyzm, więc ja tego zupełnie nie polecam. Dodatkowo tu jest szerszy but, więc wymiana sznurowadeł deklasuje kompletnie ten but i mamy już 3 do 2. Zwyciężyły LeBrony 21. Kilka słów podsumowania. Które buty z tych dwóch bym kupił? Szczerze powiedziawszy, żadne. Jeśli ja bym miał sobie kupować buty do gry, to nie kupiłbym żadnych. Te nie są złe, nie mówię tak, tylko po prostu wiem, że taniej mogę kupić coś ciekawszego. Nie wiem, MB03, Hezilow, AE1, znaczy, dobra, wiem, AE1 kupić to mocne sformułowanie, ale no da się, trochę
wstaniecie wcześniej na jakiś dropik i szybko klikniecie, to da się. Nawet Lebrony NXT AMPD. One są dużo fajniejsze, a one kosztują tyle co Jordanki. No to zdecydowanie, jeśli w tej cenie, to Lebrony NXXT AMPD, bo te poprzednie są bez AMPD. Więc nie byłyby to dla mnie pierwsze piki, jeśli chodzi o buty, bo mieszkamy w Polsce, my też patrzymy na cenę. No, bądźmy szczerzy. No nikt nie kupuje butów, znaczy ja wiem, w szczególności młodzi moi fani kupują buty, bo nie za swoje pieniądze. Jak zaczną zarabiać, zrozumieją ile się pracuje na te pieniążki, to wtedy też tak niechętnie się kupuje te buty. W szczególności jak żona goni, to wtedy już w ogóle. Dlatego ja szczerze zapytany, czy wziąłbym, kupiłbym sobie któreś z tych butów do gry na sezon? No nie kupiłbym. Ale wy możecie robić co chcecie, bo żyjemy w wolnym kraju i mam nadzieję, że tak będzie jeszcze troszeczkę chociaż. Dobra, z mojej strony to już wszystko i do zobaczenia we wtorek w pewnej recenzji. Nara!